wieczór, kochani. Późna już pora, bardzo późna, ale przed chwilą miałem dość ciekawą rozmowę z moim znajomym. I mówiliśmy o takich bardzo prostych rzeczach, jak miłość, jak przyjaźń, o takich oczywistych, wydawałoby się, określeniach, jak akceptacja, gdyż mój znajomy boi się zakochać, ponieważ to nie jest dla niego stan naturalny. Odczuwa lęk przed zakochaniem. I w trakcie rozmowy wynikło, że jego wyobrażenie o tym, co to jest miłość, jest nie do końca ścisłe. Nie bardzo on wie, co to jest miłość, ponieważ uważał, że miłość to jest sytuacja, w której się akceptuje drugą osobę. I uważam, że ma rację. Jedną z bardzo ważnych rzeczy, zasad miłości, podstaw miłości, to jest to, że się tą drugą osobę akceptuje bezwarunkowo. To znaczy, że się przyjmuje ją taką, jaką ona jest. Nie tylko się ją przyjmuje, ale ją się kocha taką, jaką ona jest, a nie taką, jaką chce się ją stworzyć. To znaczy, że my spotykamy drugą osobę i ona jest dokładnie taka, jaką sobie ją wymarzyliśmy, a nie, że my dopiero z niej zrobimy osobę, której się zakochamy. I dlatego, kochani, uważam, że to jest podstawa, że mój znajomy ma rację. Akceptacja jest podstawą do zakochania. Ja bezwarunkowo akceptuję kobietę, którą kocham. Ja nie chcę jej zmienić. I w drugą stronę, jeżeli jakaś kobieta się we mnie zakocha, to rozumiem, że ona mnie nie chce zmienić. Ona mnie uważa za idealnego. Życzę wam, żebyście spotkali taką osobę, która was uważa za ideał, bo to jest bardzo ważne.